A widzicie, tego w WRC nie ma na przykład nowym, a tutaj jest. Zobaczcie, no taka transa, którą tutaj teraz jedziemy, naprawdę może się podobać, szczególnie, że właśnie chłop randomowo został rozjechany przez pociąg. No i nie mówcie, że to nie jest przyjemne, no nie mówcie mi tego, proszę. Witam was serdecznie, Insane, gierka z 2011 roku. Grałem w jedynkę za dzieciaka, 2000 rok ona wyszła, pierwsza część, ja grałem, nie pamiętam kiedy, bawiłem się niesamowicie dobrze, oj, 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 oj. Otwartość świata, to jest coś, co mnie urzekło wtedy. Ja się tu bawiłem, ja nie pamiętam, czy ja te wyścigi przejechałem, czy nie. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, wątpię, żebym je przejechał. O, ciekawe. Natomiast mimo wszystko bawiłem się nieziemsko i pamiętam, że to była jedna z moich ulubionych gier, gdy byłem, no nie wiem, 6, 7, 8, 10 czy 15 latkiem. Ciężko jest mi o tym dzisiaj mówić, ile miałem wtedy lat, natomiast pamiętam, że Insane to była gra, której później szukałem, żeby móc sobie zagrać jeszcze raz. Gierka ze split screenem, teraz ta, którą gramy, 11 roku, czyli dwójka. Gierka ze split screenem dziś już też o takie ciężko, więc można było grać tutaj ze swoimi znajomymi. Grafika, jak na 2011 rok, jest całkiem nieźle. Muzyka daje radę, dźwięki silnika też są ok, natomiast nie ma licencjonowanych samochodów. Mało jest tras, bo zaledwie 20 na 4 różnych kontynentach, Ameryka, Europa, chyba Azja i jeszcze jedna Ameryka bodajże. Natomiast jeszcze oprócz tego, że mamy te 20 tras, no to jeszcze mamy 4 tak jakby pory roku, można tak powiedzieć, no ale nie są to do końca pory roku. Chodzi mi o to, że jest możliwość jazdy po śniegu w tej grze, jest możliwość jazdy po pustyni, po lasach, tundry oraz po... jeszcze. Są 4 możliwości, także chyba po deszczu po prostu, albo jakaś mgła, nie pamiętam. Natomiast są te 4 rzeczy i to no, zdecydowanie zasługuje na zmiankę, że to jest naprawdę dobra gra, bardzo niszowa, gra, która raczej nie dotarła szeroko gdzieś tam na półki sklepowe. O, o. No ale właśnie, wspominałem wam, że grafika daje radę, grafiką, ale oprócz tego jeszcze jest model zniszczeń. I ja też pamiętam, że on był w jedynce, nie wiem, czy tutaj nie będę jechał szybciej w ogóle niż po asfalcie. Nie ma tu licznika, nie ma możliwości zmiany kamery, więc no... Nie jest to gra, w którą warto grać dzisiaj dosyć długo, ale gdzieś tam sobie chwilkę pograć lub pochillować, jak najbardziej tak. Poziom trudności, nie wiem, czy istnieje jakiś checkpoint, nie wiem, gdzie jest koniec tak naprawdę. No, jadę mu na plecach, ale gdzieś tu jest koniec niedługo. Drugie krążenie. Model zniszczeń, no trzeba dobrze przydzwonić, żeby tutaj coś się zmieniło, nie? Dzisiaj sobie pojadę może dołem tym razem, nie będę gdzieś tam wyskakiwał. Przejazd, jedziemy. Fajnie są, że się to turbo odnawia, turbo, nitro, cokolwiek to jest, fajnie, że się odnawia po prostu. Jeśli będziemy sobie skakać, odlecimy. Jestem pierwszy, to nie ma co tutaj kombinować. I wpadamy zaraz na checkpoint, zapiemy go, od razu hamulec ręczny, jedziemy na dół. Nie będę robił takiej baza, co za baza, nie będę robił takiej pętli jak wcześniej. I jest meta winner, jedziemy do kolejnego etapu. Jedziemy. Wyścig. Jak widzicie, klasy pojazdów, które z nami startują, są różne. Po czym ja jadę, nazywa się SUV. Sprinter, jakaś klasa. Pierwsze co, tak po kolorystyce, ja się zastanawiam, czy to nie jest jakiś Eclipse, jakiś Mitsubishi Eclipse Cross albo coś takiego, ale no nie wiem. Czytałem jeszcze przed oczywiście zagraniem, co ludzie mówią o tej grze. Problem, jaki ludzie zauważają, jest taki, że gra jest bardzo trudna. Nie wiem, czy faktycznie mogę tą opinię zawrzeć, ale możemy się trochę porozbijać. Zobaczmy. Frank. Dobra, Frank. Coś tam odpadło komuś. I Frank obrócony. Oj, rozwalił jakieś drzewo. Kurczę, no Franka się nie da obrócić. Może o to chodziło im z tym AI. Dobra, minęliśmy checkpoint. No i teraz jest problem, trzeba po niego wracać. No dobra, sprawdźmy. Oj. A, bo to jest wyścig na odpadanki. Okej. To przynajmniej sobie stuningowałem samochód. Dobra, mamy body kity, które wizualnie nic tam nie robią. Engine kity, które chyba musimy iść po kolei. Buy and exit, okej. Zawieszenie, paczka. I bonus to speed jakiś jest tutaj. Okej, mamy jeden tylko. Nie wiem, co to są za bonusy. Dziwne jest to, że możemy tylko jeden jakby rzecz kupić i możemy dalej zostać, musimy za każdym razem wychodzić. No ale dobra, wiemy, że to jest wyścig na odpadanki, Nie wspomniałem o tym, mamy tutaj dużo różnych trybów rozgrywki. Jest jeden tryb, który jest niesamowity i muszę wam go pokazać. I to będzie na samym końcu najlepszy tryb, jaki był w tej grze. I to jest tryb, który kształtował mnie jako człowieka, tryb, który zamienił mnie z chłopca w mężczyznę. Czekajcie na to, a ja teraz tylko szybko tutaj ich spiorę, ale zrobimy sobie mały challenge. Albo nie, bo to jest nadpadanki, to nie. Chciałem od ostatniego do pierwszego, ale dobra, jedziemy po prostu. Znowu wyskok i znowu ten znak wjechałem. No ale na szczęście oni też nie pojechali czysto. Widzę, że tak patrzę mniej więcej nawet na mapę, jak to wygląda. I wydaje mi się, że AI, które tutaj jedzie, nie jest stricte po jednej linii puszczone, że tutaj ktoś przysiedział i jednak oni no, mają jakiekolwiek błędy, które popełniają, jadą innymi liniami, jadą za sobą, jeden za drugim. Wydaje mi się, że też szukają trasy odpowiedniej w trakcie, bo oprócz tego, że są wyścigi takie na krótkie checkpointy, to też są takie w iście dakarowym stylu, powiedzmy. No i beczki, czy te opony można rozwalać. Zobaczmy, wjeżdżamy teraz tutaj do jakiegoś miasteczka. Słuchajcie, jak teraz tak patrzę na to, to mi się strasznie kojarzy film Wyścig Śmierci. Co prawda tam oni nie jeździli samochodami terenowymi, ale też były takie zawody na małej ilości osób, gdzieś tam na jakieś odpadanki i tak dalej. No, może kiedyś sobie na przykład jakiegoś blura odpalimy, który z kolei bardziej przypomina mi o filmie Wyścig Śmierci. Zobaczymy. Razem bez błędu, natomiast mój rywal zatrzymał się na słupie, więc no niestety chyba przegra. Odliczanie trwa 10, 8, 7, czy tam 9 jeszcze po drodze było. No jedzie, ale to już raczej jesteśmy przed nim, więc można świętować, celebrować zwycięstwo. Jesteśmy winerem, wygrywamy. Kolejny z trybów, który mam wam do pokazania, nazywa się Jamboree. I tutaj po prostu my jedziemy sobie w dowolnej kolejności chyba i zdobywamy checkpointy, czy jedziemy do zielonego? Chyba jedziemy do zielonego po prostu, ale widzicie, nie ma tutaj jednej jednolitej trasy. Zobaczmy, co się stanie, jak wjedziemy w żółty. Nic się nie dzieje, czyli musimy znaleźć zielony, czyli szukamy po prostu takie coś ala podchody. Jeździmy i szukamy odpowiedniego checkpointu i to od nas zależy, z której my strony będziemy wjeżdżać w te checkpointy, gdzie będziemy jechali w następnej kolejności. Wyskoczmy sobie to zawsze. Ej, czemu? Aha, rozumiem. Jeszcze jest tutaj mała rzecz, czyli jeżeli ja przejadę pierwszy przez checkpoint, to zdobywam punkt i cała reszta nie może już tego punktu zdobyć w taki sposób. Okej. To ciekawy tryb. Ej, ciekawe. Ale tu? Uj, chyba kolejny checkpoint jest w linii prostej. Jest szansa, że to ja go zdobędę. Czerwony ma 2 punkty, ja też mam 2 punkty. Nie wiem ile punktów. 4 punkty, żeby wygrać. Dobra, zaczajmy się. Zielony, czerwony, teraz jest punkt dosyć daleko, ale wydaje mi się, że jesteśmy w idealnej sytuacji. Musimy tylko patrzeć, gdzie będzie kolejny punkt. W prawo, dobra, jesteśmy na wygranej. W tym momencie jesteśmy na wygranej pozycji. Duży wyskok i powinniśmy to za chwilę wygrać. Jamboree będzie wygrane. Uwaga, przejeżdżam przez ostatni checkpoint i tak jest, winner. Dosyć łatwy tryb, ale trzeba było chwilę ogarnąć, o co chodzi. Kolejny z trybów, tryb pościgu, moi drodzy, za helikopterem. No, ciekawy tryb, zobaczymy. Im dłużej jesteśmy w celu, tym więcej zdobywamy punktów. Jedziemy w tym momencie na Arktyce, a ten cel lata w bardzo dziwny sposób. Słuchajcie, czy macie w jakiejś innej grze tak niesamowite tryby, jak są tutaj? Blisko tam poleciało kilka botów. Miałem przewagę, miałem najwięcej punktów, ale teraz jest groźnie, trzeba ich wypchnąć. Zobaczyłem ich. To nie jest wyścig, to jest pościg za helikopterem. Dobra, jestem. Ciekawe, że dalej widziałem to światło, jestem w tunelu i światło widać. To jest punktów 75, żeby wygrać. Jest blisko. Czerwony i żółty na 72, 73 i winner. Jest łatwiutko. No i mam nadzieję, że teraz ostatni tryb wam przedstawię. Tylko w międzyczasie, że robię kolejny puchar, oczekując na ten tryb, na którym najbardziej mi zależy. Bawię się w zasadzie dobrze, więc to chyba jest najlepsza, czy nie powiem, że recenzja, znaczy to jest najlepsza recenzja tej gry, ale oczywiście to nie jest recenzją to, co ja robię, to są tak naprawdę wrażenia z tego, jak się dzisiaj gra po tylu latach. No w zasadzie jest to 2011 rok, ale tu się nic nie zmieniło odnośnie tego, co ja pamiętam. Może więcej trybów gry, które faktycznie robią wrażenie nawet dzisiaj, że jest tego tak wiele i ta gra to jest czysta, zręcznościowa zabawa. To nie jest symulator, natomiast responsywność tego samochodzika, którym my tutaj kierujemy, jest naprawdę ogromna. No i to mi się najbardziej podoba w sumie. Wad można doszukiwać się w słabym tuningu, w monotonnych trasach, no nie wiem. Możliwe, że komuś zielony, żółty, biały nie odpowiadają jako główna kolorystyka. O, reset i tyle. Ale jest to coś, co po prostu sprawia, że wiecie, że za każdym razem to jest jakaś wariacja na temat tej trasy, którą wy dobrze, bądź też nie. O, nie tu, nie tu. Raz reset, będzie szybciej. Mamy pierwsze wdrożenie, to jest teraz drugie. No jedziemy, zobaczcie, no taka trasa, którą tutaj teraz jedziemy, naprawdę może się podobać, szczególnie, że właśnie chłop randomowo został rozjechany przez pociąg. No i nie mówcie, że to nie jest przyjemne, no nie mówcie mi tego, proszę. Kurczę, wiecie, że chyba po nagrywkach sobie trochę zagram. Szkoda, że na multi jest, no martwy jest multi, no, co tu dużo mówić, tak? Słyszeliście kiedyś o tej grze? Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o tej grze, a ja już przygotowuję dla was ostatnie wyzwanie. Witam was, moi drodzy, to jest ten ostatni tryb, o którym mowa i zobaczcie, co to jest. To jest tryb Capture the Flag, tryb znany z FPS-ów. No i tutaj on ma przełożenie właśnie na tą gierkę. Działa to dokładnie tak samo. Odblokowujecie checkpointy. No i teraz, mając flagę, możecie do tego checkpointa dojechać. Możecie też pilnować, żeby checkpoint no nie został wam odebrany. Tak jak teraz w tym przypadku przepuściłem. No i co się stało? Nie ma flagi, flaga gdzieś leży, ma immunitet, teraz mam flagę. Dobra, słuchajcie, pierwsze co... O nie... Czemu ten samochód jest taki wywrotny? O co chodzi? Dawaj to. Dobra, mamy immunitet przez chwilę. No i co? I znowu się wywrócę. No, jeszcze lepiej. Mam flagę. Mam gościa na sobie, dobra, jedziemy. Uciekamy najpierw... No nie, no znowu się wywróciłem. Ostatnie podejście, ależ tu latają te samochody. To jest taka rzeźnia, że to mi się tak podoba. No, przecież dotknąłem go. Gdzie jest? Z lewej? Mam flagę? Przejechałem przez punkty. Dobra, spróbujmy nie wywrócić samochodu. Delikatnie będę skręcał. No nie no... Nie no, to jest jakiś żart. Dobrze, moi drodzy, wiecie już, czym jest ta gra. Dajcie znać w takim razie, czy chcielibyście, żeby w cyklu bez autostrady jeszcze kiedyś ta gra zagościła. Możliwe, że zrobimy sobie cykl bez autostrady i na przykład sam Capture the Flag, bo chyba jest to najciekawszy tryb. O, na lodzie się dziwnie jedzie. A widzicie, tego w WRC nie ma na przykład nowym, a tutaj jest. Dzięki wielkie za oglądanie, ja biorę flagę i lecę do checkpoint. No jasne, dobra, no i tyle. Dzięki wielkie, do następnego.